Przystępując do realizacji należy zwrócić uwagę, aby temperatura pracy oraz wysychania wynosiła od plus 5 do plus 25 stopni Celsjusza. Pracę na betonach, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych możemy rozpoczynać po minimum 4 tygodniach od momentu zakończenia prac, a w przypadku warstwy zbrojącej takiej jak Styrolep Z lub Wełnolep Z minimum po 3 dniach od momentu jej realizacji. Pracę rozpoczynamy od przygotowania podłoża. Podłoże powinno być oczyszczone i zagruntowane majstergruntem silikonowym. Okres schnięcia gruntu przed nałożeniem tynku wynosi minimum 24 godziny. Przed rozpoczęciem nakładania tynku należy pamiętać o dokładnym przemieszaniu masy. Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie należy ściągnąć nadmiar tynku do warstwy niepowodującej prześwitów podłoża. Żądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą lateksową, polecaną przez producenta. Operacje zacierania powinno się wykonywać ruchami okrężnymi lub ósemkami przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. Co pewien czas należy pacę oczyścić przez zanurzenie w wodzie. Nadmiar wody należy usunąć. Na nierównych powierzchniach zaleca się położenie drugiej warstwy w celu uzyskania pożądanego efektu wizualnego. Aplikację drugiej warstwy przeprowadza się w ten sam sposób po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, jednak nie wcześniej niż po 6 godzinach.